Cena złota drastycznie spada. Co się dzieje ze złotem? Jak widzimy na wykresie, cena złota spadła poniżej 1900 dolarów. Cena złota mocno leci w dół. Co to dużo mówić? Jest zasada, gdy oprocentowania lecą w górę. No to jest wiadomo, że ludzie częściej i bardziej są zachęceni do trzymania swoich pieniędzy w pieniądzach, ze względu na to, że dostają coraz więcej za trzymanie tych pieniędzy na kontach bankowych. Dolar podwyższył oprocentowanie do 5,5, fund podwyższył oprocentowanie do 5,25 i euro także podwyższyło swoje oprocentowanie do 4,25. Zatem, co się dzieje na rynkach? Czy złoto drastycznie się zaraz zawali? Czy złoto zaraz drastycznie yy, spadnie ze swojej najwyższej ceny? której było, już spada oczywiście, ale jak na razie to nie powinno dochodzić do paniki. Nie powinno dochodzić do paniki, bo małe spadki, z którymi jak na razie mamy do czynienia, są normalne. Jedno jest pewne, im wyższe oprocentowanie, tym złoto może tracić na wartości, bo zwyczajnie złoto nie płaci oprocentowania, złoto nie płaci dywidendy, złoto tylko wzrasta w stosunku do walut. Czyli jeżeli mamy jedną uncję złota i ta uncja złota kosztowała w roku 2016 1000 dolarów i sprzedaliśmy to złoto po czterech latach. W 2020 roku po 2000 dolarów, to zarobiliśmy 100% w 4 lata, czyli tysiąc dolarów. Jednak to wszystko przecież nie dostajemy za trzymanie złota, żadnego oprocentowania, chyba że gdzieś są jakieś dziwne. Instytucje, które płacą za to oprocentowanie, no ale wiecie, ja bym się bał ich niczym Ambergold. Tak więc, co się dzieje ze złotem? Czy złoto zaraz się zapadnie? O tym wszystkim opowiem już zaraz, ale oczywiście, zanim przejdę dalej, zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału, ze względu na to, że 80%, tak jak i na innych kanałach na YouTube, 80% osób, które oglądają ten kanał, yy, nie subskrybuje. Bardzo proszę o subskrypcję kanału. To mi naprawdę. Pomoże, to zabierze Państwu sekundę. Dziękuję serdecznie i wszystkim tym, którzy już zasubskrybowali ten kanał. Kłaniam się i dziękuję za wspomaganie swoją subskrypcją tego kanału. Zanim przejdę dalej, oczywiście, zapraszam także do subskrybowania mojego kanału angielskojęzycznego. Tak jest, otworzyłem angielskojęzyczny kanał, w którym nadaję po angielsku. Nawet jeżeli nie zna Pan pani angielskiego, to bardzo proszę kliknąć w ten link w opisie i wesprzeć mój kanał subskrypcją. Dzięki czemu będę mógł rozwijać swój angielskojęzyczny kanał. Y z góry dziękuję. Oczywiście także zapraszam do wykupienia dostępu do mojej książki. Jeżeli mamy angielski YouTube, to na angielskim YouTubie jest kliknięcie subskrypcja. Czy jeżeli mieszkamy za granicami, polski, no to można wykupić tak zwaną subskrypcję, dzięki czemu otrzymamy dostęp do mojej nowej czytanej książki. W Polsce jest to inny guzik, ten guzik, znaczy ten sam guzik, tylko inny. Inaczej się nazywa i on się nazywa Wesprzyj. Jeżeli się wesprze, no to wtedy będzie miało się dostęp do mojej nowej czytanej książki. Nie jest to książka w twardej kopii, tylko update mojej wcześniejszej książki, czyli właściwie nowa książka, ale czytana, czyli nie trzeba czytać, nie można słuchać. Właściwie trzeba słuchać. Ja tam wertuję, można też sobie czytać wyłączając głos, no, ale to już jest druga sprawa, tak więc przechodzę dalej jeszcze. Zanim przejdę dalej, oczywiście mój ukochany łykawy, który nie jest łykiem, a kilkoma, nigdy nie jestem w stanie wziąć łyka. Od razu kilka, jakoś tak za dobra ta kawa. Tak więc, co się dzieje na rynkach? Jak widzimy, złoto szaleje w dół, szaleje w dół, leci, leci, leci. No, nic z tym dziwnego, musimy zrozumieć. Że dolar amerykański podwyższył oprocentowanie. Proszę zobaczyć, bo im te oprocentowania są wyższe, no 5,5, prawda? To jeszcze nie jest wysoko, no ale 5,5 płacą, prawda? W Wielkiej Brytanii płacą 5,25, to ludzie są bardziej skłonni, no i do tego inflacja spada, prawda? Ludzie są bardziej skłonni wtedy pozostawić te swoje pieniądze na tych kontach bankowych. To no są bardziej skłonni. I gdy inflacja spada, są bardziej skłonni, bo y, walu, waluta nie traci tak szybko wartości. Oczywiście ta inflacja jest gigantyczna, prawda? Jest gigantyczna, bo jeżeli weźmiemy inflację na przykład y, w Europie, to inflacja jest właściwie szokująca, jeżeli chodzi o taką Wielką Brytanię, bo inflacja żywnościowa tam to wynosi w danym momencie 15%. Jeszcze przed chwilą było 17,3, prawda? Więc f, inflacja to to, że spada inflacja, no to dokej, okay, no spada, no jest 14,8, niech będzie za pół roku 10, to dalej jest gigantyczne 10%, więc trzymanie pieniędzy w pieniądzach, w funtach brytyjskim, to i tak jest obłęd, no ale ludzie tego nie wiedzą i jak słyszą, inflacja spada, to myślą, że spada, że tej inflacji nie ma, A tu bam, inflacja żywnościowa, wiecie, w 70-milionowym kraju, prawie najbogatszym kraju na świecie, prawie najlepiej rozwiniętym, jednym z najlepiej rozwiniętych krajów na świecie. W świecie inflacja to 15%, czyli waluta jest walutą no, śmieciową, można powiedzieć, prawda? Nie nadającą się do przetrzymania jakichkolwiek majątków. Tak więc jeżeli chodzi o tego funta brytyjskiego no z dolarem jest oczywiście lepiej, bo w dolarze fund bryty... w dolarze inflacja żywnościowa proszę zobaczyć, no jest najniż... jedną z najniższych w G20, czyli w G20 proszę zobaczyć tam Argentyna no tam 117 nie będziemy o tym rozmawiali. No ale widzimy, jeżeli chodzi o żywnościową inflację w Stanach Zjednoczonych, no to ta żywnościowa inflacja w Stanach Zjednoczonych to tylko 4,9. No Ciężko, ciężko w to uwierzyć, ale w Chinach żywność to inflacyjnie minus 1,7, czyli mamy deflację w Chinach, czyli żywność tanieje, prawda? Czyli y, tam inflacja nie spowalnia, czyli y, ceny nie rosną bardzo szybko, tylko szybko w Stanach Zjednoczonych, prawda? Ale w Chinach żywność realnie y, tanieje. Proszę sobie to wyobrazić. No w Stanach Zjednoczonych ta inflacja 4,9. No w danym momencie generalnie pod kątem żywnościowej inflacji, pod kątem Inflacji takiej zwykłej i pod kątem oprocentowania, bo oprocentowanie w Stanach Zjednoczonych to 5,5, no to proszę Państwa, w danym momencie waluta Stanów Zjednoczonych w stosunku do inflacji żywnościowej w swoim kraju i do zwykłej inflacji przestała być totalnie szmatą inflacyjną to jest naprawdę duże osiągnięcie w stosunku do tych krajów, na przykład, wiecie, jak Wielka Brytania, gdzie jest wielki problem i ten problem będzie jeszcze długo, czy też do takich krajów jak Polska, prawda, gdzie też mamy ten problem i jeżeli dojdziemy do tego punktu, co Stany Zjednoczone, no to będzie dobrze. Tylko ze Stanami Zjednoczonymi jest ten drugi problem. Okej, okay. w stosunku do ich internalnej gospodarki e, da im w waluta przestała być szmatą, no ale waluta traci też do innych walut, więc ta waluta nie zyskuje na wartości do takich walut właśnie tych, w których ta gospodarka ma wielką inflację, czyli w dolar nie zyskuje do, do funta tak mocno, jak jest mocna inflacja, proszę zobaczyć jak mocna jest inflacja w Wielkiej Brytanii, albo jak mocna jest inflacja w Polsce, prawda? Albo jak jest mocna inflacja nawet w co niektórych krajach Unii Europejskiej, prawda? No ale to się już zbliża, to się już generalnie wyrównuje. Jedno jest pewne, no trzeba zrozumieć, że na przykład w Polsce inflacja to 10,8, ta główna, no ale w Estonii 6,4, w Litwie 7,4, prawda? To jest bardzo niska inflacja, proszę to, w Łotwie 6,4, oni mają bardzo niską inflację. Mnie to zastanawia, jak to jest możliwe, że inflacja w Polsce i inflacja na Ukrainie to właściwie taka sama jest. Prawda? Mnie to tak dziwi, prawda? No ale dobrze, jedziemy dalej. E, zobaczmy, jak inflacja w Czechach spadła. Proszę zobaczyć, inflacja w Czechach to już tylko 8,8. No ale ich waluta bardzo mocno się umocniła. Przechodząc z powrotem do wykresu złota, e, i teraz jaka ma być ta odpowiedź? Co się dzieje ze złotem? Czy złoto na przykład będzie kosztowało te 10 tysięcy dolarów, czy jednak spadnie do 1000 dolarów? Mm. Wyciekawy i no, musimy zrozumieć, przede wszystkim musimy zrozumieć, teraz jesteśmy w takim krytycznym momencie, a papierkiem lakmusowym tego krytycznego momentu jest oczywiście polski złoty. Ja to ciągle tłumaczę, polska złotóweczka jest y, jak na razie wielkim papierkiem lakmusowym y, ceny złota. I proszę zobaczyć, gdy, gdy, gdy ja to powtarzam po raz następny. Gdy cena złota spada do złotówki, to złoto drożeje. W danym momencie cena złota droż... spada, bo dolar drożeje, prawda? Dolar y, do złotówki kosztował y, jeszcze tu weźmy godzinny wykres. Dolar do złotówki proszę zobaczyć, y, proszę zobaczyć. Y, 23 lipca dolar kosztował 3,94, czyli w kantorach płacono około 370 zł za 100 dolarów. Prawda? I wtedy 23, prawda? No i sprawdźmy, ile 23 kosztowało złoto. 23, 23 gdzie mamy ten nasz 23 lipca, gdzie jest 23 lipca? O, mamy, 23 lipca, gdy dolar był bardzo tani w stosunku do złotówki. Kosztował 1900, przepraszam, złoto kosztowało 1972 dolary, czyli 100 dolarów więcej niż dzisiaj, prawda? Ponad 5%, tak? Ale jeszcze wcześniej złoto kosztowało 1981 dolarów, tak? Czyli gdy to jest wprost, gdy złotówka e, staniała o 20 groszy do dolara. E, z 4 tam 90 na przepraszam z 390 tam 5 na 4 10 11 12 dzisiaj to jest e, to nie jest e, to samo ile złoto staniało prawda bo złoto staniało 5% e, dolar e, podrożał w stosunku do złotówki znacznie Mniej, ale złoto spadło. Dlaczego? Bo dolar, po, dolar podrożał do złotówki, zdarzcie mnie, bo 15, 15, 15, ja to obliczę, tak? 15 groszy, ile dolar podroża, prawda? Sprawdźmy, ile dolar. Podrożał. Dolar yy, był 4,94, a dzisiaj dolar jest ile? Dzisiaj dolar jest 4,10, prawda, tylko trzeba zrozumieć, że y, te spadki one się wy, wykazują tydzień wcześniej albo tydzień później, różnie to bywa, to by było trzeba za ciężkie analizy prowadzić, żeby to dokładnie stwierdzić, kiedy jest najczęściej, no ale złoto w danym momencie, pod, przepraszam, dolar do złotówki w danym momencie podrożał o 15 grosz, o 15 groszy, prawda, e, co to znaczy? No to znaczy, że zaraz tutaj obliczymy ile to jest ile to jest dokładnie procent. Ok, To jest 2,6%. Czyli złotówka do dolara potaniała 2,6%, ale złoto staniało do dolara o mniej więcej 5%, czyli dwa razy więcej. Aniżeli złotówka. Oczywiście to zaraz może się wyrównać, ugryźć, no ale co się stało przy okazji? Przy okazji się stało to, że oprocentowanie rośnie dolara. Że oprocentowanie rośnie dolara, prawda? Że widzicie, no, kupując dolary, zyskalibyśmy te 2,5% ale dodatkowo jakieś tam byśmy zyskali kawalątek na podwyższeniu oprocentowania teoretycznie, prawda? Wiadomo, że to trzeba mieć duże pieniądze i że no, na, najszybciej i najwięcej zyskują wielkie banki, instytucje finansowe i tak dalej. kawy. Ale widzimy, gdyby, gdyby dolar staniał, gdyby dolar staniał, do złotu, przepraszam, gdyby dolar podrożał do złotówki, o te tylko 2,5% jak teraz, ale oprocentowanie by nie wzrosło, no to to złoto mogłoby spaść mniej. Ze względu na to, że teraz no zyskało się na złocie dwutorowo: zyskało się na dowartościowaniu dolara do polskiej złotówki, i na dowartościowaniu dolara w stosunku do oprocentowania, które płacą banki za trzymanie dolarów w dolarach na koncie bankowym. Prawda? Tak więc tak to wygląda. Więc musimy, jaki to ma związek z przyszłą ceną złota? No, ja mówię wprost, nie ma innej możliwości. Znaczy, jakieś tam możliwości są, o których tu bez sensu mówić, prawda? No, ale generalnie. No, na przykład, ja, o jakich bez sensu mówisz? No nie wiem, mogą wymyśleć na przykład, że złoto będzie opodatkowane na świecie, że złoto będzie opodatkowane na przykład 10 czy 20% mogą stwierdzić, prawda? Że, że nie wiem, że nie można tak i tak trzymać złota, czy tak i tak trzeba podatek płacić, albo to, albo tamto, prawda? No to wtedy cena złota spadnie. I koniec, prawda? Trzeba to zrozumieć, że tak też może być, że na przykład Stany Zjednoczone stwierdzą, że wzrost ceny złota jest opodatkowany i trzeba podatek płacić na przykład od wzrostu ceny złota, albo to, albo tamto. Naprawdę mogą tak stwierdzić, wiecie, to się może wydarzyć, no jak, na jak długo to się wydarzy, no po to, żeby na przykład zawalić cenę złota chwilowo, a potem z powrotem wrócą, wiecie, no bo i różne kraje się z tego wyłamią, co z tego, że Stany Zjednoczone wprowadzą podatek od złota, no ale Chiny nie wprowadzą, prawda no ale Rosja nie wprowadzi, ale nie wprowadzi Brazylii, ale nie wprowadzą Indie, ale nie wprowadzi, nie wiem, tam Południowa Afryka, czy tam wiecie te kraje BRICS. Tak więc musimy zrozumieć, że im wyższe oprocentowanie, im wyższe oprocentowanie złota, tym złoto będzie zawsze yy, yy, przez to mogło tanieć, prawda? Yy. Ale im tańszy dolar, tym złoto będzie drożeć. Musimy to wszystko zrozumieć. Jednak, jeżeli y, y, proporcje zostaną zachowane złota i proporcje y, wzrostu wartości złota w ciągu ostatnich, 20 lat, jeżeli podobnie będą drukować pieniądze, tak jak drukowali przez 20 lat, no to złoto dzisiaj może kosztować razy 8, czyli z 1900 czy tam z 2000 dolarów razy 8, no to mamy 16 tysięcy dolarów, na przykład za 10 lat albo za 20 lat. Te spadki Będą się pojawiały i mogą się pojawić i to bardzo wysokie. Bardzo wysokie mogą się pojawiać. Może się pojawić nawet coś takiego, jak tutaj przez 30 lat, tak, tak, może się pojawić. No ale y, wtedy ten dolar będzie musiał być bardzo wysoko oprocentowany, wiecie, typu 7, 8, 9, 10, y, tam nie wiem, 15%, może nawet przez bardzo długi czas, prawda? Więc. Y Trzeba to zrozumieć, ale czy będzie, no to trzeba to wszystko followować, bo my nie wiemy, czy w Stanach Zjednoczonych będzie oprocentowanie na przykład na poziomie 8% przez. 10 lat. Skąd mamy to wiedzieć? No my tego naprawdę nie wiemy. My tego naprawdę nie wiemy, czy tak będzie. Jak będzie, no to złoto będzie spadać. Jest to oczywiste, no bo będzie można dużo dostać w dolarach amerykańskich. Dlatego wprowadza się zawsze dywersyfikację ryzyka. Nie inwestuje się wszystkich pieniędzy w jedno aktywo, tylko rozprasza się pieniądze na różne aktywa i rozprasza się te pieniądze inwestując w odpowiednio w czasie, w przestrzeni, prawda? Wtedy, gdy aktywa są tanie, a nie drogie. Oczywiście, nie namawiam nikogo do kupowania, sprzedawania złota, ani robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi wideo edukacyjno-informacyjne, tylko zapraszam, namawiam do subskrybowania kanału. Zapraszam, oczywiście, także, namawiam do wykupienia e, dostępu do książki, czyli kanał wesprzeć dla tych co za granicą to subskrybowanie, prawda? E, to subskrybowanie, dla jeszcze innych to wykupywanie, prawda? Trzeba odpowiednią terminologię, prawda? Tam e, można wykupić. Oczywiście, do subskrybowania mojego kanału po angielsku, nawet jeżeli nie znacie angielskiego to będę bardzo wdzięczny, kłaniam się nisko, pozdrawiam, do usłyszenia.